Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się na pewno jednym zadaniem pobocznym. Zobaczymy, jak uda nam się to wszystko ogarnąć. Jest to zadanie z wykrzyknika, którego nie miałam jeszcze w dzienniku. I widzę, że mam jakieś problemy ze sterowaniem znowu, tak jak w ostatnim odcinku, że Geralt nie chce mi skręcać i nie wiem, o co chodzi. Ale no dobra, może nie będę wnikać, może to przejdzie. Mamy zadanie... Jezus kochany. Nie wiem, czy ta gra się psuje, czy co. Mamy zadanie portrecista. Tutaj do rozpoczęcia. Białowłosy. Nazywam się Geralt. Czego potrzebujesz? Te twoje włosy, ta blizna i ta mina są wspaniałe. Chcesz ode mnie czegoś konkretnego? Czy po prostu podziwiasz moją urodę? Podziwiam i pragnę. Taki groźny, taki męski. Kwintesencja majestatu męskości. Jeśli to ma być próba umówienia się ze mną na wieczór, to nic z tego nie będzie. Na wieczór? To niemożliwe. Do portretu potrzebne będzie światło dzienne. Do portretu? Absolutnie. Twój portret en face, pełnowymiarowy, w tle najpiękniejszy widok w całym Toussaint. Zapozuj mi. Oczywiście za modelowanie otrzymasz stosowną zapłatę. Nie myśl sobie. No dobra, byleby to nie zajęło za dużo czasu. Absolutnie, absolutnie. Przejdziemy się tylko kawałeczek na wzgórza za miastem. Tamtejszy pejzaż będzie oprawą dla twojej niecodziennej fizjonomii. W takim razie ruszajmy. Muszę tylko zabrać z pracowni moje blejtramy, moje palety. Spotkajmy się około południa przy zachodniej bramie, niedaleko pałacu. Stamtąd wyruszymy. Kto by pomyślał, że Geralt zostanie modelem, prawda? Dobra, sprawdźmy, gdzie to jest. No i żeby sterowanie mnie znowu nie... No właśnie, nieważne. Okej, to jest przy pałacu. Dobra, czyli na pewno się tam przeteleportujemy, bo mi się nie chce tam biec. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że będzie coś w miarę okej z tym zadaniem, a nie, że będzie jakieś dziwne. Nie podoba mi się tylko to, że mam jakieś problemy ze sterowaniem. Bo tak jakby gra nie łapała, że chce na przykład się obrócić albo coś zrobić. I tak już jest od poprzedniego odcinka. A co to takiego? Także to jest trochę dziwne. No ale no nie mam na to niestety wpływu. W sumie mogłabym też już odznaczyć sobie ten znacznik, co tam mam. Zaznaczony. Myślę, że zaraz to zrobię, tylko fajnie by było, jakby gra mi nie robiła w balona. Serio, ja nie wiem, czego to jest. O właśnie, znowu było to... Zacięcie kamery. Ja nie wiem, czy pad mi nie styka? Czy o co chodzi? Jest to co najmniej dziwne. Okej. W ogóle jestem ciekawa, jak wam minął weekend. U mnie było znowu tak dosyć wymagająco, przynajmniej w niedzielę, bo byłam poza domem. Konkretnie byłam znowu w Katowicach, tym razem na targach specjalnych. No, panie... Światło jest teraz nieodpowiednie. Dobra, musimy około południa. Więc niech będzie. No, czy ja mogę normalnie tą grą sterować, czy nie? Jestem. Och, w takim razie ruszajmy. Przy odrobinie szczęścia zdążymy akurat na najlepsze światło. Wyjdzie nam doskonałe chiaroscuro. Chodźmy. Czego się nie robi dla sztuki? Lepiej jedźmy konno. Będzie szybciej i odrobinę wygodniej.
obraz synogarnica nad łanem burzanu wisi w książęcym pałacu. Kuroliszek, którego upolowałem, też wisi. Wypchany. Niewykluczone, że łanem burzanu. Miałem kiedyś pędzel. Jezus, no nienawidzę, teraz nawet skręcać nie mogę. Do nakładania ten pędzel, ale straciłem go. Kot mi go zwędził. Po co kotu pędzel? No, do malowania przecież. Mówiłem, że to był doskonały pędzel. I drogi. Jak to? Kot maluje obrazy? Obrazy? Marne chałtury. Potrafi tylko kopiować bardziej utalentowanych od siebie. Zaraz. Kot? Henri de Toulouse van Kot. Nic dziwnego, że o nim nie słyszałeś. To podrzędny pacykarz. I bezczelny. Zaraz się okaże, że jeszcze ktoś nam jakąś farbę zginie i trzeba będzie latać. Czy ta gra może się przestać bugować? Podejrzewam, że ta jaskinia to nie od parady tutaj jest. I pozwólcie, że sobie odznaczymy tamten znacznik, bo już mi niepotrzebny. O Boże. Co jest nie tak z tą grą? Chryste! Nie mieści mi się to po prostu w głowie. Wielmożni państwo, przepraszam, że się ośmielę. Czy nie widzieliście tu w pobliżu zestawu farb i pędzli malarskich? Eugenio? Zdaje się, że ten człowiek czegoś od nas chce. Farby, wielmożni, farby i pędzle miałem tu przygotowane. Z całą pewnością nie widzieliśmy tu żadnych narzędzi rzemieślniczych, mój dobry człowieku. Jakiś problem? Wielki. Nie mogę przecież malować bez farb. Jestem skończony. Skończony. Chyba, że ty byś je znalazł? Nie masz ze sobą żadnych innych farb? Nic, czego mógłbyś użyć w zamian? No wiesz co? Mam robić szkice węglem jak zwierzę? Niektórzy lubią węglowe obrazki. Ach, zaraza. Mówisz, że zostawiłeś się w tym miejscu? Tak, dokładnie właśnie tutaj. Miałem tu wszystko pięknie przygotowane. Mogły się stoczyć ze wzgórza. No dobra, poszukam. Dobra. Uważam, że to życie naśladuje sztukę, a nie odwrotnie. Boże, czy ta gra może przestać mi robić krzywdę? Na przykład Barona de Cordel. Odkąd obejrzał to nowe przedstawienie, ciągle próbuje się bratać z chłopstwem. Tu coś jest. Plama z farby. Śmierdzi terpentyną jak sto nieszczęść. Terpentyna? A cóż jest... Co to jest terpentyna? Niewyraźne ślady stóp. Stóp? Co mogło ukraść? Farby. Dziwna sprawa. Ale tak jak mówiłam, ta jaskinia jest tutaj nie od parady. I to widać, i to słychać. I to czuć. Tutaj też kapnęła farba. No, idziemy do jaskini, tak jak podejrzewałam. No dobra, znowu stópki. Może jakieś bożątko ukradło sobie te farby. Bo nekery. Jest i kolejna plama. To chyba dobry trop. Dobra, przyda nam się kot, bo nic nie będziemy widzieć. Jezus, czy ta gra może przestać? Nekery? To chyba one ukradły farby. Po co im farba? Ale po co? Myślę, że Geralt zadaje te same pytania, co ja. Pokaż, co umiesz. I widzę, że musimy sobie miecz naprawić, bo będzie bardzo brzydko. Tak, w ogóle to jest ta broń, którą wygraliśmy od tego ofirskiego gościa w ostatnim odcinku. Dobra, naprawiamy. I jedziemy. Ała, co ja tak dostałam nagle?
Ej, ten nekrwojownik mnie tak bije. Macie tam smacznego. Ten zwykły to mi nic nie robi w sumie. Ja bym tylko chciała wiedzieć, dlaczego mnie jaskółka przez chwilę nie leczyła. To było trochę dziwne. Malunki naskalne. To mi wygląda na sylwetkę Neckera. A to duże, jakby troll? To chyba Neckery przedstawiły swoje zwycięstwo nad trollami. Sztuka propagandowa? Ha, ciekawe. A to ci heca. Akcesoria. Farby. Te przynajmniej wyglądają na nienaruszone. Mogę je zanieść malarzowi. Dobra, to wracamy. Co prawda zaraz będzie bardzo brzydko przez tego całego kota, ale... Wiecie co, to medytnijmy się tak godzinkę. Żeby tylko ten efekt nam zszedł, bo to i tak nie wpłynie na nic. I wracamy na górę. Ciekawe, co pan malarz powie. Halo? Kamera? Nienawidzę tego. Mam twoje rzeczy. Świetnie! Gdzie były? Tylko tyle znalazłeś? Było tego więcej? Trzeba było lepiej pilnować swoich rzeczy. Dobrały się do nich Neckery. Po śladach farby trafiłem do ich jaskini. Użyły twoich przyborów do namalowania fresku na skalę. To była, zdaje się, scena batalistyczna. Żartujesz? Przecież to niemożliwe. Nachlapały na ścianę i tyle. No nic, ważne, że ocalały podstawowe kolory. Ruszajmy. Czekając na ciebie, wypatrzyłem lepsze wzgórze. Dobra. Możesz iść szybciej. A, bo my pojedziemy, dobra. Całe szczęście, że pogodę mamy dobrą. Światło jest idealne, absolutnie. Długo potrwa malowanie twojego dzieła? Najwyżej 6 godzin. Na dłużej i tak słońce nie pozwoli. Ale ten czas szybko nam minie. Utniemy sobie pogawędkę. W takim razie użyję eliksiru. W letargu czas faktycznie szybko mi upłynie. I to bez konieczności pogawędki. Nie, potrzebna jest odpowiednia poza, mina, żywe, przenikliwe spojrzenie. Letarg jest wykluczony. Mógłbyś wtedy nazwać swój obraz Wiedźmin leżący bez zmysłów wśród łanów burzanu. Żartujesz? Dowcipny Wiedźmin. No jasne, że dowcipny. Dobra, jedź szybciej niż ja. Płotka, co ty robisz? Nienawidzę tej gry, naprawdę. Nienawidzę tego sterowania, bo czasami mnie zaskakuje. I to niestety negatywnie. Kto by pomyślał, że takie krótkie zadanie z portretem będzie miało aż tak wysoką fabułę? Ciekawe. Jesteśmy na miejscu. No już, już. To tutaj? Tak, doskonały widok. Najlepszy. To będzie doprawdy idealne tło dla naszego dzieła. Faktycznie. Ładnie. Ciekawe, czemu nikt tu nigdy nie przychodzi. No nic, zastanów się, w jakiej pozie chcesz być uwieczniony. Pomyślę.
No dobrze. Wszystko gotowe. Możemy rozpoczynać. Czy wiesz już, jak będziesz pozować? Na koniu w pozie heroicznej, należąco. Może należąco. Położę się. Przynajmniej będę mógł się zdrzemnąć. Bohater leżący na boku, wsparty na lokciu, zapatrzony w dal, odpoczywający po walce. Truchło jakiegoś gryfa doda się później. Aha, i o żadnej drzemce oczywiście nie może być mowy. To już ustaliliśmy. To co, mam zaczynać, czy wolisz jednak bardziej dynamiczną pozę? Nie no, zaczynaj. No dobra, zaczynaj. A teraz przybierz proszę tę minę, no wiesz, tę, którą miałeś, kiedy ci zaproponowałem pozowanie. Tę minę, jak ja to... Aha, wściekłego, trykającego muflona. Dobrze, tak, mamy to mamy. A teraz się nie ruszaj. Tak przez 6 godzin, tak? Super. Długo jeszcze potrwa to malowanie? Niedługo. Całkiem niedługo. I tak tracimy już światło. Nie zmieniaj proszę ułożenia głowy. Postaram się. Postaram się też pamiętać, żeby nigdy nie wierzyć malarzowi. Gryf? Tak, wiem. Domalujesz go później. Bogowie! Gryf! Dzień. I schowaj się. O, mamuniu moja! Mamuniu! No jasne. Przydałoby się coś na tego gryfa, nie? I fajnie byłoby, mogła kamerą obracać. Petardą bym w niego chętnie strzeliła, powiem wam, ale... Tak to nie trafimy. Musi sobie usiąść. Ała. O właśnie, na przykład w ten sposób. Gryf jest chyba hybrydą, mi się kojarzy. Au. To był bardzo dobry pomysł, żeby tak to... Serio? Nie trafiłam w niego? Dobra, teraz się udało, już powinien być mój. Ale atrakcje? Czy już jest bezpiecznie? Tak. Już nic ci nie grozi. A dla mnie jest jasne, czemu nikt tu nie przychodzi. To terytorium łowne gryfa. Mamuniu moja, wystraszyłem się na śmierć. Nie przesadzaj, nie na śmierć. Żyjesz, bo wybrałeś sobie Wiedźmina na modela. A co z twoim obrazem? Cały? Cały, ale nie. Nie mogę ci go teraz pokazać. Nigdy nie ujawniam niedokończonych płci. Będziesz mógł go obejrzeć jutro o tej samej porze. Zostanie wystawiony na rynku. Ojej, ależ to ogromna bestia. Uwiecznimy go na obrazie? Chyba nie. Nie, jest za bardzo poharatany. Wiesz co? Może i masz rację. Nie do twarzy ci z martwym gryfem. Dobrze, niech będzie. Tyle mi wystarczy. Detale, tło dopracuję sobie potem, w wolnej chwili. Zresztą i tak tracimy już światło. Oto twoja zapłata za pozowanie. No i dzięki za ratunek. Ocalając mnie, ocaliłeś sztukę. Ocaliłeś też swój wizerunek dla potomności. No dobra, ale to jeszcze nie koniec. Musimy odczekać, żeby obejrzeć sobie obraz.
Tylko, że ja do tego potrzebuję się stąd wynieść, a jestem aktualnie na totalnym zadupiu. Moje świnki morskie znowu się kłócą. Cudownie. Uwielbiam. Z tego gryfa coś mogę sobie zabrać? Mogę. Geralt, nie irytuj mnie. Co jest nie tak z tym sterowaniem? Ach, dobra. Przewiniemy to skurowanie. Zauważyłam, że jak się obracam, to się robią jakieś dziwne rzeczy w tej grze. Nie wiem, jak to działa. Ale ładny księżyc, trzeba przyznać, naprawdę. Będę w stanie zjechać tędy, bo nie powiem, nie chce mi się... Wiecie, jechać na... Około. Czy ta gra może przestać mi robić pod górę? Chyba nie. Masakra. Zastanawiam się, dlaczego to się w ogóle popsuło. Że ta płotka po prostu nie chce jeździć tak jak trzeba. I w ogóle Geralt chodzić. Tylko robi jakieś fikołki. Nie wiem, z czego to wynika, niestety, ale nie mogę nic na to poradzić, moi drodzy. Zaraz podejdziemy sobie pod ogrody pałacowe i będziemy mogli przenieść się tam bliżej na rynek. A później zajmiemy się jeszcze jednym zadaniem pobocznym, które akurat mamy w dzienniku. Jeszcze się tylko na szybko upewnię. To zadanie portrecista jest na 96 dokładnie. To dobrze. Geralt, no nie, nie wytrzymam z tym. Dlaczego to się tak dzieje? Nie wiem. Wydaje mi się, że coś twórcy po prostu popsuli, bo naprawdę dzieje się tak ostatnio od paru dni, a miała chyba wyjść jakaś łatka do Next Gena i wydaje mi się, że coś się po prostu powaliło. Ewentualnie mam zepsutego pada jakimś cudem. Okej, moi drodzy, już jestem. Wywaliło mi grę. Nie wiem dlaczego nagle do pulpitu. Ale muszę wam powiedzieć, że od tego czasu jak to się stało, to wydaje mi się, że już nie ma tych problemów z tą kamerą. Więc chyba to coś jednak pomogło. Nie wiem. Obejrzyj obraz. Nie ma to tam. To chodźmy zobaczyć to cudo. A tam jedna wielka będzie karykatura, tak? Witaj. O, jesteś. Witaj, Wiedźminie. Nie mogłem się doczekać. I co? I co? No proszę, powiedz, jak ci się podoba nasz obraz? Próbuję sobie wyobrazić truchło gryfa obok nas leżących nago i trochę mi jest niedobrze. Nie tak to sobie wyobrażałem. Całkiem dobrze pamiętam, że pozując, miałem na sobie ubranie. Inne szczegóły też się nie zgadzają. Ale jak możesz? Przecież namalowałem cię bardzo korzystnie. Obraz przyciągnął wielu widzów i wzbudził naprawdę niemałe zainteresowanie. Właśnie widzę. Dam ci radę. Na przyszłość uprzedzaj o swoich zamiarach. Następny model może być mniej tolerancyjny. Ach, taka szkoda, że ci się nie podoba. A może chciałbyś kupić ode mnie ten obraz? Zważywszy na naszą znajomość, niech stracę. Sprzedam ci go po specjalnej cenie. Wykupię go, żeby nikt nie musiał innego oglądać. Czemu nie? Całkiem ciekawa pamiątka. Chociaż ceny nie nazwałbym przystępną. Ach, niestety.
Mało kto potrafi docenić moją technikę. No, przez co nierzadko zdarza mi się nie dojadać, nie dopijać, nie... Ale nieważne. No niech ci będzie. Przynajmniej będę miał kontrolę nad tym, kto to ogląda. No właśnie. Nie wyobrażam sobie po prostu, wiecie, na przykład przy tym, jak to się mówi, no, Chryste, żeby inni ludzie to oglądali. Tak to mam przynajmniej na tym właśnie kontrolę. Chciałabym zobaczyć reakcję Ciri, jak widzi taki obraz. Ale no dobra. Albo Yennefer. To byłoby interesujące. Geralt stał się Michałem Archaniołem. Dawidem, czy coś w tym stylu. Dobra, bo widzę, że mamy totalne miejsce, gdzie mnie nie było. I tutaj mamy zadanko. Myślę, że jeszcze dzisiaj zrobimy, będzie dłuższy odcinek, bo nie chcę poprzestać tylko na tym jednym queście. Tylko myślę, że... A, znowu są te problemy. Widzę, że po jednak zrestartowaniu gry nic to kompletnie nie dało. Szkoda. Ale jest lepiej niż było. Cofam to. Nie jest ani trochę lepiej. Ale no dobra, przeżyjemy jakoś to. Musimy udać się na sam środek jeziora. Czy ja mogę jechać szybciej? Dziękuję. I zobaczymy, co uda nam się tam znaleźć. Wyspa na jeziorze Lac Kelav. Czy coś? Nie wiem, jak to się czyta w ogóle. No ale widzę, że jesteśmy już... Zwolnij, płotko. Dobra, tu jest ta wyspa. Czy ja mogę zsiąść z tego zasranego konia? Nie wiem, co jest nie tak z tą grą. Po prostu nie wiem. Ale będziemy mieli coś, podejrzewam, ładne widoki, bo dopiero wschodzi słońce, więc może być naprawdę ciekawie. A dzisiaj będziemy mieli z głowy od razu dwa zadania. Pan pustelnik. Chodzę po wodzie. Zupełnie jak... Jak to? Jak nartnik. A ty myślałeś, że kto? Nieważne. Pewnie ci się wydawało, że już nic w życiu się nie zaskoczy, co? Błąd. Okej. Witaj. Nie wiesz, jakim cudem udaje mi się chodzić po wodzie? No pewnie, że wiem. Jak widzisz, mam tu swoją pustelnię od niepamiętnych czasów i powiem ci, że to jest specyficzne jezioro. Na czym polega jego specyficzność? Poza tym, że można po nim chodzić. Na dnie jeziora spoczywa magiczny miecz. A ja jestem tym, który sprawuje nad nim pieczę. Miecza dosięgnąć może tylko ten, kto posiadł 5 cnót rycerskich. Z tymi moimi cnotami, to może lepiej bym nie przesadzał. Wiem, kim jesteś, Wiedźminie. Dowiodłeś już, że potrafisz okazywać współczucie. Jesteś człowiekiem honorowym, o czym przekonało się wielu. Nie będąc zamożnym, potrafisz okazywać hojność. Na temat twojej waleczności krążą legendy. W swoim postępowaniu kierujesz się rozumem, co jest cechą ludzi mądrych. Dowiodłeś się, że 5 cnót rycerskich nie jest ci obcych. To znaczy, że mogę podnieść miecz? To broń dla mistrzów. Musisz pokazać, na co cię stać. Walka odbędzie się na środku jeziora. Czy jesteś gotów? Mogę zaczynać w każdej chwili. A zatem dobądź miecza. Okej.
Mamy podobny... O, świetnie, zaraz umrę. No właśnie, bo wlazłam gdzieś, nie wiadomo gdzie. Świetnie. Przypomina mi się walka z tym gościem z Ofiru, z tym czarodziejem. Tylko, że tutaj mamy zamknięty obszar i może być większy problem. Chciałabym rzucić w niego petardą, ale chyba to nie będzie takie proste wcale. Nie, to nie będzie ani trochę proste. Gdzie jest nasz przeciwnik? O, nie. Tylko nie ten wir. Daj sobie spokój. Geralt, dlaczego ty nie robisz uników? Nie, no po prostu nie wierzę w to. Czemu ja nie mogę się w ogóle cofnąć ani nic zrobić? Świetnie. Cudownie. Na to po prostu czekałam. Idealna rzecz. Cudo. Cudotwórstwo. Okej, odpycha mnie gość. Dobra, art ładnie zadziałał. Nie, tylko nie ta kamera. Chryste, panie, nie, nie teraz. No, no gdzie do cholery? Czemu ta gra mi to robi? Nie mogę w ogóle w ekwipunek wejść jak człowiek, ani nic zrobić. Ja już nie wiem, gdzie ja mam trzymać sobie tego pada. Chyba w dupie. Żeby działał. Dobra, odepchnął mnie. Igni. Dobra, nie musiałam. Dowiodłeś ponad wszelką wątpliwość, że jesteś godzien posiąść magiczny miecz. Skąd u mnie takie podtrucie? Użyłam tylko raz jaskółki i dekoktu. Dziwne. A oto i twój Arendalt. My się chyba znamy. Oczywiście, że się znamy. Pamiętasz? Pustelnik powiedział, że wie, kim jesteś. Pani Jeziora. Tak, to ja. Noś ten miecz i nigdy nie zapominaj, że zdobyłeś go udowadniając, iż jesteś prawym człowiekiem, któremu przyświeca dobro. Mam nadzieję, że tym razem go nie zgubisz. Miło to zobaczyć, powiem wam. Bardzo miło, bo przypomina się Wiedźmin 1. Już przypominają się książki. Bo tak, z panią Jeziora się oczywiście znamy. Pokażę wam jeszcze ten miecz. On się prezentuje naprawdę fajnie. Każdy cios generuje ładunki zwiększające obrażenia miecza o 10%. Ładunki można stracić z czasem lub otrzymując obrażenia. W pełni naładowany miecz zawsze zadaje obrażenia krytyczne. Zabicie wroga w pełni naładowanym mieczem rozładowuje miecz i trwale zwiększa obrażenia broni. Obrażenia zwiększone o 0, maksymalnie 30 rośnie wraz z poziomem Geralta. To jest naprawdę bardzo dobry miecz i myślę, że będziemy z nim chodzić. Tak samo jak z tym blefem. Bo to też wydaje się być naprawdę fajna broń. Więc w przypadku tych mieczy myślę, że sobie to będziemy mieli. Także no, spoko. Mamy zadanie kolejne wykonane, moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Ja lecę montować już dla was ten film, a w kolejnym zajmiemy się kolejnymi zadaniami pobocznymi. Muszę sobie sprawdzić dokładnie, które to będą. Możliwe, że rycerz do wynajęcia, ale może być tak, że będziemy mieli jeszcze jakieś inne questy, które będą wymagały troszeczkę więcej uwagi od nas. Także to już zobaczymy. Ja się zorientuję poza materiałem. Trzymajcie się i cześć!